Przez ostatnie lata wielokrotnie spotykałam się z głosami, że niesamowity Spider-Man jest bezsprzecznie najgorszą wersją filmów o Peterze Parkerze. Zabawne, że teraz po premierze Spider-Man No Way Home wszyscy miło wspominają i wychwalają tamto wcielenie Andrew Garfielda, nazywając je najbardziej niedocenionym. Więc skąd ta nagła zmiana? Będą spoilery do wszystkich pajączków, żeby nie było, że nie ostrzegałam. Wybredny Maruda jest tu często od marudzenia na filmy, ale może też się zachwycać, marudząc na was, bo się czymś nie zachwycacie, albo odwrotnie. W każdym razie, ja tu przygotowałam bardzo szczegółową listę dotyczącą tego, dlaczego niesamowity Spider-Man jest niedoceniony i dlaczego doceniony się zrobił dopiero teraz, w 2021 roku, dokładnie w minucie obejrzenia tej sceny oraz tej sceny w No Way Home. No to lecimy. Po pierwsze, filmy z Garfieldem były najbardziej, po prostu najbardziej. Znaczy, no Amazing Spider-Man 2 był najbardziej głupi fabularnie, ale no nie o tym. Po prostu teraz, gdy jego pajączek pojawił się obok pozostałych, kiedy możemy ich łatwo porównać, Garfield przypomniał o sobie, że był tym najbardziej zróżnicowanym wcieleniem, ponieważ w jego wersji nie zabrakło humoru i młodzieńczych błędów, kojarzonych również z Hollandem, ale nie aż tak, że wiecie, wielki mag musi rzucać zaklęcia, bo się chłopaczyna na studia nie dostał, ale też akcji, dramatyzmu czy powagi, którymi kierowały się produkcje z Maguire'em. Ej, ale zauważcie, że te najsmutniejsze sceny w erze Hollanda pojawiły się dopiero teraz w filmie z tymi dwoma typkami. Jakby przypadek? Nie sądzę. Taki wyważony środek może być idealny dla tych, którzy uważają, że w dwóch pozostałych wersjach jest czegoś za dużo lub za mało i po prostu szukają balansu. Idealnego balansu. Po drugie, ta scena. Myślę, że to ten fragment, podczas którego w waszych kinach rozbrzmiały krzyki i oklaski. Na widzach ogromne wrażenie zrobiła właśnie scena ze spadającą w slow motion MJ, co stanowi wyraźne nawiązanie do Garfieldowej Gwen. I kiedy po wylądowaniu zobaczyliśmy na twarzy aktora cały wachlarz emocji, od radości, że uratował Hollandową MJ, po rozpacz, że nie udało mu się tego zrobić ze swoją ukochaną, no to, sorry, ale no jak nie czuliście miłości, to jesteście Gargamelem. To jest taka scena, która zadziałała totalnie emocjonalnie na widza i sprawiła, że publika obdarzyła Andrew jeszcze większą sympatią niż wcześniej. I nawet jeśli lata temu w swoim tym czy innym filmie popełnił jakieś popa, to jesteśmy mu w stanie wszystko wybaczyć, no bo czy te oczy mogą kłamać? A jak już przy kłamstwie jesteśmy, punkt trzeci, Andrew Garfield jest mistrzem tajemnicy. Albo tak mu się przynajmniej wydaje. Sprawdźcie wszystkie wywiady przed premierą No Way Home, w których prowadzący wciąż próbowali wziąć go pod włos, by dowiedzieć się więcej na temat tej nadchodzącej produkcji. Niby Andrew się zarzekał, że nie ma z tym nic wspólnego, by chwilę potem samemu sobie zaprzeczać i na podpuszczanie go taką plotką o opublikowanych, no, fikcyjnych zdjęciach z planu odpowiadał, że je widział i były sfotoshopowane, przy czym tych zdjęć nie było, także no. Ale chłopak motał się w zeznaniach w tak uroczy sposób, że można mu to wybaczyć, nawet jeżeli wszyscy wiedzieliśmy, jaka jest prawda. Chociaż no, korony króla spoilerów Hollandowi nikt nie odbierze. Po czwarte, Andrew mógł zrobić na nas dobre wrażenie w miarę na świeżo. Wiecie, efekt ekspozycji. Im częściej coś widzimy, tym bardziej to lubimy. Dlatego nastolatki kręcą się w kółko po korytarzu szkolnym, na którym siedzi ich wymarzony chłopak z wyższego rocznika. I w ogóle teksty typu już się zakochałaś, czy mam przyjść przed tobą raz jeszcze? No w każdym razie, Garfield przypomniał o sobie nową produkcją Netflixa, Tick Tick Boom, w której pokazał, że może grać na poważnie, na smutaska, na wesoło i jeszcze przy tym śpiewać. Także dobre wrażenie w naszej świadomości zostało, więc widząc go w No Way Home nie musiał w zasadzie robić więcej, by takim pozostało. Punkt piąty, proszę Państwa, najważniejszy Andrew Garfield. Jest amazing. Jeżeli wciąż nie jesteście do tego przekonani, to taką myśl podczas seansu No Way Home zaszczepiły Wam pozostałe pajączki. Tak było. Przypomnijcie sobie, jak często powtarzali, że jest z niego Amazing Spider-Man, a im trzeba wierzyć, no nie ma takiej opcji. Także wiecie, może film Niesamowity Spider-Man był nie więcej niż dobry, ale no ten Spider-Man serio był amazing. Jako postać. Wyskakuję z kapci z ciekawości, który pajączek jest waszym ulubionym. Przypominam o subskrypcji i obserwacji na Facebooku czy Instagramie. Przypominam o pozostałych filmach na kanale Wybrednej Marudy, które mogliście przegapić. I do usłyszenia niebawem.